W tej części chciałem przedstawić pewną zabawkę, która wzbudza duże zainteresowanie u dzieciaków, a jednocześnie pozwala lepiej poznać zjawisko siły magnetycznej. Mam na myśli skoczki magnetyczne. Jak taki skoczek jest zbudowany? W najprostszej wersji jest to tekturowa rurka, na którą nawinięto trochę drutu i magnes, najlepiej silny magnes neodymowy. Oprócz tego wyłącznik i źródło zasilania. Po zamknięciu obwodu widzą Państwo, że taki skoczek wyskakuje z magnesu. Jeśli zwiększymy napięcie zasilania, co za tym idzie natężenie płynącego prądu, ów skoczek wyskoczy znacznie wyżej. Obrazuje to zależność siły magnetycznej od natężenia płynącego prądu. Taki skoczek możemy wykonać jeszcze w innej wersji. Pozwolę mu skakać swobodnie. Żeby wykonać taką wersję, potrzebna będzie podstawka, dwie blaszki od baterii i do skoczka przyklejamy takie płytki kontaktowe, wykonane również z blaszek od płaskich baterii. Jeżeli zasilimy takiego skoczka, ma on swobodę ruchu. Gdy nie chce skakać, odwróćmy bieguny. Po prostu w tym momencie siła magnetyczna działa w przeciwną stronę. Skoczek wyskoczył. Uczniowie chętnie coś takiego budują. Możemy nawet zorganizować zawody w skakaniu przy pomocy tego typu zabawek, który skoczek wyskoczy wyżej. Ale jakie to ma praktyczne zastosowanie? Otóż ta zabawka pokazuje pewne zjawisko, które wykorzystano w głośnikach. Tak naprawdę w głośniku znajduje się identyczny element, który napędza membranę odtwarzającą dźwięk. Pokażmy naszym uczniom taki głośnik. Cóż on zawiera? Magnes, membranę i wewnątrz. Jeśli mamy głośnik na zniszczenie, możemy go rozebrać. Przy dzieciakach zobaczą, że wewnątrz jest właśnie taka ceweczka podobna do tego skoczka magnetycznego. Jeżeli ja zasilę ją z baterii, poruszy się do góry lub na dół, zależnie od kierunku płynącego prądu. Podobnie jak ta zabawka, membrana będzie wyskakiwać lub obniżać się. Umożliwia to przetworzenie zmiennego prądu dostarczonego ze wzmacniacza akustycznego na dźwięk, na falę akustyczną, która dociera do naszych uszu. Tak więc na takim prostym przykładzie możemy wyjaśnić dzieciakom działanie głośnika. W poprzednich doświadczeniach ukazałem sposób wykorzystania siły magnetycznej do zamiany energii prądu elektrycznego w ruch prostoliniowy. Tym razem zastanówmy się, jak uzyskać ruch obrotowy, wykorzystując zjawiska magnetyczne. Aby to zobrazować naszym dzieciakom, potrzebny będzie taki prosty zestaw. Magnes w kształcie podkowy, tekturowa ramka z nawiniętym drutem, umocowana na statywie oraz źródło zasilania i wyłącznik. W tej ramce prąd płynie w określonym kierunku, przy czym ramka ta zawiera dwa zestawy przewodników. Górny zestaw prąd płynie w jedną stronę, w drugim, dolnym, w przeciwną stronę. Jeśli rozpatrzymy fragmenty przewodów ułożone
na górnej i dolnej krawędzi ramki, domyślimy się, że jeden będzie wypychany z magnesu, drugi wciągany. Co się stanie, jak zamknę obwód? Widzą Państwo, że taka ramka obraca się o określony kąt. Jeśli odwrócę kierunek przepływu prądu, zamienię bieguny elektryczne, ramka obraca się w przeciwnym kierunku. Przy okazji widać tu pięknie trzecią zasadę dynamiki. Siła magnetyczna działa nie tylko na ramkę, działa również na magnes, który się wychyla. Najprostszym sposobem wykorzystania tego zjawiska jest pomiar natężenia. W oparciu o taki bardzo prosty przyrząd zbudowano pierwsze amperomierze. I taki amperomierz możemy zaprezentować dzieciakom. Jeśli dysponujemy tego typu miernikiem, pokażmy, co jest w środku. Zdejmijmy obudowę i zademonstrujmy mechanizm działania takiego miernika. Widać wyraźnie, że wskazówka połączona jest z taką malutką rameczką, na której nawinięty jest cieniuteńki drucik. Wiadomo, że siła, która powstaje w takiej sytuacji, jest proporcjonalna do natężenia prądu. A zatem taki prosty przyrząd idealnie nadaje się do pomiaru natężenia. Takie przyrządy spotykamy wszędzie, w bardzo wielu zastosowaniach. Niektórzy uczniowie wykonali mi tego typu pracę. Przyrząd umieszczony został w przezroczystej obudowie i można tu obserwować jego budowę. A co by się stało, gdybyśmy do tej ramki doprowadzili prąd zmieniający się w określony sposób? Wtedy ta ramka zacznie się obracać. O silniku w następnej części.